Siemaneczko, jestem Perpetuum Games. Witam was na moim gospodarstwie dzisiaj. No, patujemy, można powiedzieć, w pewnym sensie. 60. Jeśli kupiliśmy, no to coś wiadomo. Trzeba po prostu to ogarnąć, wszystko. A że ona jeszcze nie chodziła na wałku, tak powiem, więc trzeba ją sprawdzić. Więc co, wsiadamy na naszej 60. Transformator napierdalać oraz pierdalać. Odpalamy, no i tak ustawimy sobie chyba czwóreczkę, mi się zdaje, będzie na nim tak optymalniej. 60, no i żyjemy dzisiaj tawy, trzeba w końcu to porobić. No widzicie, przewinęliśmy do kwietnia i mamy na koncie 9200. Powiem szczerze, bardzo fajny pieniądz mi wyszedł w tym momencie, fajny zarobek. Chodzimy sobie wolno, chcę też sprytnie katować tej 60, może nie tej 60, to sobie nie sprawdził po prostu. Tą 60, jak ona będzie sobie tu sprawdzała się pod względem ogólnym, tak? Bo to nie było domo kupiony, był ciągnik na takie pieniądze, a nie inne. No tak mi się zdaje, że ogólnie dość dobre pieniądze dałem i mi się zdaje, że na pewno będzie miała stan, no ale wiadomo. No 18400, 60, no to może być troszeczkę słabo pod względem, ale co mam dla niektórych. Ale mało ważne. Lecimy. Ewentualnie sobie obkosić. Troszeczkę wypaliło tą całą widzę, bo na wozach. Ale fajnie, bo namierzona jest wszystko pięknie, no bo możemy sobie tak przyjechać. A spokojnie dzisiaj robimy. Nie katujemy, nie chciałem czy jest kim grać. Bo chcę ten balek zobaczyć, czy faktycznie że ona będzie w dobrym stanie, czy ona jest dobra, bo będę chciał ogólnie ją sprawdzić też prawdopodobnie w klasie, więc taki no 2-3 odcinki w sumie z 60. Można powiedzieć będą. Z rzędu, no ale wiadomo, lepiej chyba trochę 60 nowym nabytkiem naszym pięknym niż właśnie 30 teraz katować, jeśli jest nowa maszynka, tak? O to chodziło, takie było założenie ogólne, widzicie? Tylko my, że nie mamy kabiny, no i tu jest właśnie problem, że zostajemy liściami i gałęziami po głowie. Ale to nic. Nic się tu nie dzieje zbytnio. Będą pieniążki, poszuka się kabiny jakiejś takiej w miarę możliwej. I się pewnie dołoży po prostu dla swojego komfortu tej i lepszej kultury, tak? Więc o to będzie, będę łatwo walczył, ale ja nie mogę, bo są plany troszeczkę też inne pod tym względem. Następne będą wydatki na pewno pod tym względem prawa też ogólnie nie powiedziałem, bo to zrobiłem pomiędzy odcinkami. Zasiałem łąkę, oczywiście zasiałem ten owiec, chyba małem, zasiałem sobie łąkę. I jest bardzo fajnie. Ja mogę polecić, pokazać. Jest trawa rośnie. No, mam nadzieję, że troszkę trzeba będzie pewnie nawozy jeszcze wyzypnąć na tą trawę, żeby po prostu lepiej to rosło. No i będzie elegancko. Więc nie jest tak źle. Widzę troszeczkę chyba przyjazną, ustawiony ten oświetlenie w NVD. Postaram się na następny odcinek troszeczkę to poprawić. Trochę to pociemni. Mam to w oczy niezbytnio nie może nie kupować. Chociaż nie wiem, czy to też moje, nie wina mojego monitora, tak, który jest takim dodatkowym monitorem. Więc tutaj muszę się trochę zastanowić, czy po prostu nie trzeba będzie właśnie jeszcze zainwestować w taki sam monitor, żeby jednakowoż te same barwy były. Mieli to samo, żebym ja widział to samo, co właśnie na tym monitorze głównym, tak? Ale mało ważne, tak, 9200 na koncie, fajny pieniądz przyszedł, wiadomo, 8000 za mleko, plus tam 5% procentowania, nie, przepraszam, na kogoś, prawie 3000 za kredyt, plus, wiadomo, utrzymanie ziemi i tak dalej, jakaś ma 13000 za mleko, więc powiem szczerze, że na razie jest dość dobrze, no jednak te krowki naprawdę fajnie. Wydajne są zboże, mi się też praktycznie już kończy, można powiedzieć. Szybko przyszło tu jedną porcję ospy, znaczy zboża i będę już miał koniec. Ogólnie pewnie to będzie taki pierwszy, ostatni raczej sezon pod względem zbóż, które będę miał na własny użytek. Pewnie będę chciał iść, jak to się mówi, z duchem czasu i po prostu kupować gotową paszę do naszych krów, no ale to się wiąże też z jakimś nowym nabytkiem.
czyli paszowozem, który no, raczej będzie mi tu potrzebny, tak powiem, na cito. Bo na samym świecie zwierzętakowi już nie chcą dawać tego mleka. Ten sportman to też, że on bardzo mu przyszły z paszowozu. Bardziej chyba nad zawodu, chyba coś się nie mylę. Bo to były dunki krowy. Takie pieniądze, a nie inne. Więc tutaj to się zastanawiam, czy po prostu nie trzeba nie zainwestować w paszowóz. W Poboltku się rozglądam. Za paszowozem nie będę uszkiwał. Stopa po prostu już tak fajnie powinąć. Rozwinąć gospodarstwo. Mamy ciągnik, który teraz był na wysoko. Jeżeli ten kolejny 20-30 odcinków, to będzie sobie to pękał bez żadnych zarzutów. Do tego mamy wały, które były konieczne na naszym gospodarstwie tutaj. Czy z większych sprzętów potrzebne na razie coś? Możliwe, żeby coś się mogło znaleźć, ale na pewno nie w tym momencie, bo jeśli kupi coś większego, to będę chciał podwiększyć ciągnik mi teraz po 60. No bo czy większy pług? Niekoniecznie. Czy większy agregat? Też niekoniecznie. Na razie robimy to tak, że po prostu nie kupuję sprzętu typowo po 60, bo może kiedyś jeszcze uda zainwestować pieniądze w jakiś większy ciągnik. Różnie to bywa. Po prostu w życiu różnie bywa. Nie zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. No wiadomo, bym się cieszył, jeśli byśmy kupili, nie wiem, w przyszłym sezonie znowu jakiś ciągnik. Ale to wiadomo, nie wiąże się to tym, że trzeba mieć większe pieniądze, bo nie chciałbym kolejne 60. Tylko powiedzmy, nie wiem, jakiś dużo bardziej, na pewno jakiś zagraniczny ciągnik, niż na pewno jakiś większy polski ciągnik. Tak się wiąże na pewno z dużymi kosztami, bo tutaj miałem więcej próbuję mieć te ceny, które są no, w miarę realne, tak? Więc no tutaj jakby nie patrzył, no to musimy mieć baczenie na takie, że powiedzmy zagraniczne ciągniki, no tu nie są od 20 tysięcy, tylko powiedzmy już od 40-50 tysięcy, więc troszeczkę by to mnie bolało. A tu na razie nie mówmy o tym, na razie cieszymy się tą 60, która jest nakupiona w Szwedce, sobie na nie na wysokości sobie posiadku, sobie lata. Na spokojnie, nie chcę też zbytnio piłować moje 60. To też nie mógłbym latać z tą kosiarką 14-15, bo to przełożenie troszeczkę szybsza. Szybszy nawałka, szybsza nawałka 60 i tak dalej, no ale bez przesady. I lecimy. I 30, no ale 30 bardziej, to może być. Zresztą 60 nie będę się powiadał, akurat może tak typowo, ale mam tylko 30 w realu, więc powiem, że ona jest praktycznie niezawodnym sprzętem, który posiadam. W gospodarstwie, no jednak 60 nie posiadam w swoim arsenale rolniczym, prawdziwym, co mam może do powiedzenia, typu posiadam Ferguson 5-5, więc tutaj wiem, że też Ferguson 5-5 no, w moim odczuciu jest, no, ma swoje, jak to się mówi, komórki, jest też mało awaryjny. Praktycznie też jest awaryjny, no w zależności od tego, że głupoty człowiek zrobi. Na to siwych i mądrych nie ma, tak. A to chyba z każdym ciągnikiem, jakby tu nie był. Zobaczcie, ja tu już będę obkoszony, no jak to pojadę, będę na sobie obkoszony. I prawdopodobnie tak, więc tutaj wszystko leci ta strona na siano, druga pewnie tak samo, no bo jest pogoda, miała jest trochę pochmurną, ale myślę, że raczej przeschnie mi to. No wiadomo, ten jeden miesiąc, który ja posiadam, w grze, no to liczy, że to też jakoś tam będziemy, czy powiedzmy, że 10 teraz idziemy rano, powiedzmy dnia poniedziałek rano, a powiedzmy następny dzień to będzie niby wtorek rano, tak, powiedzmy ta sama godzina. Po prostu, żebyśmy tak, no, nie musieli się tutaj szczypać, tak, tymi dniami, no bo trochę to by nie było większego sensu. No tak patrząc, no fajnie to tutaj idzie. Nożyki też ogólnie kupione, wymienione, więc tutaj nie mam co się obawiać. Jedynie to, że może mi z tej kosiarki mocowanie od nożyków podpaść, no i może mi krzywdę zrobić. Ale mam nadzieję, że aż tak tu takich ekscesów nie będzie. I będziemy miały to wszystko funkcjonować. Dobra, sobie tak zrobimy. Czy mi się to ładnie bije?
Aha, czyli klawiatura typowo mi się bez nie włącza. Czyli nie bez, przepraszam. No wstecznie, chciałem, że ręczka, która mi się chyba nie pracowała, bo tutaj wiecie, na biegach. Aż tu mi się, o, aż tu pasuje. Tu pasuje, możemy trójkę sobie rzucić. I możemy sobie godzić może trójką. Te 2000, 800 to może przy dużej obroty, no ale dobra, niech tak sobie poradzę. Nie mam tu się śpieszyć z jednej strony. Może tam te nożyki, żeby też miały się przemiał, bo jednak to też chwilę zajmuje. 3000. No ale ma. Już chyba widać, słychać coś tam, że już chyba łyżka na skrzyni. Skrzyni siadają, no ale wiadomo, to już drugi sezon, który tak osiadł kości. No, mam nadzieję, że on nie dokończy się jeszcze w tym sezonie, ani następnym, bo fajna jest kosiareczka. A na ale planów ogólnych wiadomo nie ma. Ma co planować na przyszłość. Aż tak? Nie tak fajnie jest tym, że w ciągu jednego sezonu udało mi się zbierać pieniążki na taki działnik, jaki posiadam, bez żadnego kredytu i z kredytem, który jeszcze mogę wam pokazać, jeszcze jest w banku w ilości 119 tysięcy. Szczerze patrząc, no jeszcze troszeczkę szczęście, 7 miesięcy jeszcze mam spłatę, czyli mam jeszcze 4 lata spłat kredytu. No chyba, że naprawdę będziemy w takim stanie finansowym, że po prostu będzie można już go sobie nadpłacić. No myślę, że te 2 lata następne, które pokażę tutaj, czy taki dochód będzie z tej gospodarki taki, żeby nadpłacić, no to bym był zadowolony. Bo wtedy nie mógłbym sobie powiedzieć bez kredytu jechać. A spokojnie, wiadomo, że to był kredyt gotówkowy brany właśnie pod tą gospodarkę. Podwójność biomasy we swojej, to wiadomo. A tu już nie raz to mówiłem na odcinku, więc nie będę tutaj sobie powtarzał i gnędził. No bo sobie to jeszcze cofniemy, bo tu jeszcze chłopaczek tam gdzieś tutaj tej trawki został. Dobra, chłopaczkę nam czasu schodzi z tą trawą, ale to wiadomo, zawsze z trawami troszeczkę dłużej schodzi niż powinno, tak powiem. Ale nie jest tragicznie. Pyk, 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 sobie elegancko 60 sobie lata. Na razie, może być długi miesiąc. W miarę się sprawdza, no bo teraz no, nie ma typowo nic więcej do roboty poza pracami polowymi, że ich mógłbym sobie przetestować, bo co? No, praktycznie większość prac już była wykonana na jesieni. Zasiewy też były wykonane, znaczy zasiewy były zrobione. Trawa to była się na 30, więc jednak nie namówiłem, jeszcze jednak się nie zdecydowałem wynajęcie sprzętu, ponieważ no, nie miałem pieniędzy, a też nie chciałem jakoś tam pobierać tego wszystkiego. Więc no, widzę na pewno, że 60 bardzo dobrze lubi, bardzo lubi papu, ale tak widzę. No ale jednak dobrze, trochę paliwa, trochę pali, bo jednak to wszędzie chyba patrzeć się za jakimś zbiornikiem może do paliwa, czy ewentualnymi jakimiś bańkami. Beczkami do paliwa, z paliwem, znaczy do paliwa sobie kupić beczki i może na skrajnym zatankują. Bo też by się przydał samochód w końcu tutaj, żeby nikogo już nie prosić więcej tutaj. Ale co powiem, tak ogólnie też mam blisko, można powiedzieć, 5 km, ale 5 km jest teraz się też wedle zatankowania. Troszkę z 7, dobra, tak sobie pojedziemy, żeby troszeczkę tu lepiej wykłosić może. Będę jeździł naokoło, taka montonia się załącza, tak to powód, bo tę łączkę obkosimy na spokojnie. Do żadnych tutaj nerwów. To mi spowoduje to, że może szybciej to ujdzie, pójdzie ta łąka. Lepiej się ją zepnie. No ma na razie, widzę, że ładnie wszystko łapie. 60 trochę. Nie, chyba będzie trzeba jednak poprawić tą jasność kontrastu, bo to jest chyba troszeczkę jednak za mocny tutaj ustawienia filtrów. Dobra, to cyk, cyk. No i fajnie, lecimy. No jeszcze następny do odcinka, więc tutaj, a czy ta łączka pójdzie pod kosę, reszta pewnie pójdzie poza odcineczkiem. No i pewnie przewracanie trawy
będzie poza odcinkiem, panie Galinie, tylko chyba sobie będzie sobie pasowanie samo, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Też muszę przejrzeć pas do końca, nie będziesz przyjeżdżał, bo dzisiaj mogę. Przeglądnięta jest. Ale zawsze wiadomo, jeśli pójdzie pod obciążenie, może wszystko wyjść nie tak jak trzeba. Miał być tak plan ogólnie, że miałem sprzedawać swoją 30, którą też posiadam, czerwoną. Ale stwierdziłem, że jednak chyba nie będę na jej sprzedawał, dopóki czegoś do tura nie kupię. Więc tutaj na razie sobie odpuszczam temat związany z silnikiem. Sprzedażą silnika. Po prostu 30 sobie zostawiam czerwoną. Niech ona sobie tu będzie. Na razie nie chcę ogólnie do 30 żółtej przekładać, bo tamta bardziej mi pasuje. Czerwona to też nie przydłużę. Bardziej mi może spojrzeć, wykupić jakąś podwajeczkę. Nawet podwajeczka też kosztuje więcej niż ta 60. Ale zobaczymy. To są plany, jak to się mówi, wieloletnie. Tak samo jak się biznes plany pisze, jak się składa na dofinansowanie, więc tutaj też trzeba, powiedzmy, sobie biznes plan swój napisać w głowie, co by tu człowiek chciał po prostu osiągnąć, tak? No tak naprawdę od początku, odkąd to nagrywam, a czy no ile to nagrywam, 23 odcinek, drugi, pamiętam, no ale dość fajnie to idzie, bo codziennie te odcinki są, więc to będzie praktycznie miesiąc, jak już ta seria powstała. Mam nadzieję, że tak teraz zostanie. Do końca, dopóki czas jeszcze będzie, ale jeśli bardzo czasu nie będzie, to wiadomo, teraz będzie powód, trzeba przygotować się do tego stanu początkowego, który był ogólnie nagrany, czyli nie to, że nie będzie odcinków, tylko na zasadzie takiej, że chyba będzie po jednym odcinku dziennie po prostu, bo tak sobie liczyłem, że pewnie od maja już te odcinki tak właśnie będą planowane po jednym odcinku. Prawdopodobnie będą, z tego względu, że też no, sezon po portku, sezon się zbliża, bo mnie jeszcze chwilę, no bo tak łatwo się zaczyna od kwietnia i zobaczymy. Na razie jeszcze chciałbym coś pociągnąć tego Hardstopera, będę kończył. Prawdopodobnie od tego, no to Walking Dead mi się skończyło. Wiecie, nie wiecie, jeśli ktoś się oglądała, lubi taki temat, to zapraszam serdecznie na ostatni odcinek, który był w czwartek właśnie. Ale tego nie powiedziałem, no szkoda. Jeszcze na szczęście jeszcze jest ta jedna, powiedzmy, sobie część od płucu właśnie do Walking Dead z Clementine. Przepraszam, jak się nazywałem dokładnie, bo nie chcę teraz nadywać. Jeszcze jest Michon, więc prawdopodobnie i na raczej prawdopodobnie. 10% będziemy mieli to na kanale dzisiaj. Wiem, troszeczkę jest niechronologicznie to, ale chciałbym tutaj na kultury naprawdę fajna giereczka. Ogólnie cały ten klimat zombie mi się bardzo podobał. I no, chciałbym to właśnie dokończyć. Całą tą serię mimo wszystko zakończenie jakie było The Walking Dead Final Season. Powiem troszeczkę, że ciężko zebrać, można powiedzieć, pod tym względem, no ale życie. Chyba zajebista gierka była. Znaczy jest dalej, ale tak wiadomo, na kanale już tego ogrywać nie ma, bo już się skończyło. No dobra, nie będę przedłużał. Dzisiaj już ten odcinka, więc bo chcę na pewno jeszcze troszeczkę porobić rzeczy. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, wstać łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie, cześć.